Sztuczna inteligencja niepostrzeżenie pojawia się w naszym życiu. I to nie w formie humanoidalnego robota, ale apki w telefonie czy konsultanta na infolinii. Czy sztuczna inteligencja wkrótce zastąpi ludzką inteligencję? O tym w przeszłości z dziś. Jeszcze kilka lat temu sztuczna inteligencja budziła skojarzenie z robotami, które miały zdecydowanie złe zamiary. Najpierw miały nas zdziesiątkować, potem odebrać nam pracę. A jak jest dzisiaj? Przez jakiś czas testowałam sztuczną inteligencję, czyli asystentkę Alexę. Urządzenie trzeba obudzić wymawiając jego imię. Alexa, hi. Hello. I już można zadawać jej pytania i prosić o radę. Asystentka działa w kilku językach, choć jeszcze nie w języku polskim. Zobaczmy, co potrafi. Alexa, jaką mamy dzisiaj temperaturę w Warszawie? Alexa, what's the temperature in Warsaw today? Right now in Warsaw, Poland, it's 43 degrees Fahrenheit with showers. Today's forecast has rainy weather. Alexa, podaj mi liczbę pi. Alexa, what is the value of pi? The approximate value of pi is 3.1415926535897932384462. Phew. I ran out of breath. Alexa, sprawdź na Wikipedii, kim był Mikołaj Kopernik. Alexa, check Wikipedia for Nicolas Copernicus. Here's the Wikipedia article on Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus was a Renaissance-era mathematician and astronomer who formulated a model of the universe that placed the sun rather than the earth at the center of the universe. Sztuczna inteligencja działa już także w Orange. Ma na imię Max i obsługuje co drugie połączenie. Dzień dobry, jestem Max, głos sztucznej inteligencji Orange. Właśnie jestem testowany. Chętnie Ci pomogę, jeśli powiesz, w jakiej sprawie dzwonisz. Nasza rozmowa jest nagrywana. Powiedz proszę, jak mogę Ci pomóc? Cześć Max, czy zapłaciłam ostatni rachunek? Czy sprawa dotyczy numeru, z którego dzwonisz? Tak. Na bezpieczeństwo Twoich danych, powiedz, jaki jest Twój kod abonencki. Sprawdzam w systemie i widzę, że wszystkie faktury masz już opłacone. Twoja wyrzeczliwość zasługuje na najwyższe uznanie. Dziękuję. Czy mogę Ci jeszcze w czymś pomóc? Nie, dziękuję. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Życzę miłego dnia. Jak działa Max? Max działa jak asystent głosowy, który pracuje przez 24 godziny na dobę. Stara się zrozumieć intencję, z którą do nas dzwonisz, odpowiedzieć na Twoje pytanie, a jak nie zna odpowiedzi, to przekieruje do kompetentnego doradcy dla danego problemu. A gdzie się fizycznie znajduje? Znajduje się na naszej infrastrukturze serwerowej. Czym w przyszłości będzie Max? Max będzie się rozwijał w zależności od tego, jakie powstaną problemy, jakie problemy mają nasi klienci. Będziemy starać się znajdować kolejne odpowiedzi, ale co więcej, będziemy chcieli go rozszerzać o tak zwane personalizowane doznania, czyli coraz bardziej wykorzystywać wiedzę o Tobie, Twoich przyzwyczajeniach, o Twoich poprzednich kontaktach, tak żebyś czuła się, jak rozmawiasz z prawdziwym człowiekiem. Czy macie w swoim otoczeniu sztuczną inteligencję? Być może jeszcze o tym nie wiecie. Samochód, który sam zaparkuje, konsultant na infolinii, czy aparat, który sam zrobi piękne zdjęcia. To zapowiedzi nadchodzącej zmiany, bo przyszłość jest dziś. No, that's not true. That's impossible.